Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. Dziś moim i Państwa gościem w porannym programie Radia RDN Nowy Sącz dr Andrzej Fugiel, doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry, witam doktorze. Państwa, witam Panią. Proszę mi powiedzieć, upały, ten afrykański żar, który pojawił się nad Polską i dziś zdecydowanie da się nam we znaki, bo te rekordy temperatur są spodziewane przez synoptyków właśnie na dziś, no to wiadomo, uciecha dla tych, którzy mają wakacje, dla najmłodszych, ale też utrapienie i zagrożenie dla naszego zdrowia. To jest duży problem, dlatego że my niestety leżymy w strefie tej klimatycznej, umiarkowanej i przeszło 80% czasu. Niestety przebywamy w tym strefie, w tej strefie temperatur umiarkowanych. Czy uciecha dla tych najmłodszych, to też tak trudno powiedzieć, bo oni też to odczuwają, to raz, a dwa dużo bardziej są narażeni na te negatywne skutki promieniowania, czy to termicznego, czy to bezpośredniego działania promieniowania ultrafioletowego, więc nie możemy zapominać o tym, że dotyka to nas wszystkich. Na pewno najmłodsi cieszą się, że mają wakacje ze słońcem, niż, a nie z deszczem, tak jak na przykład wyglądał miesiąc maj. Zdarzały się już takie sytuacje w sezonie letnim w tym roku, że trafiali pacjenci do szpitala z udarami, wystawiając się właśnie na skutki trafiali, tego szkodliwego promieniowania? Trafiali, trafiają i trafiać będą, dlatego że my wszyscy zapominamy o tym, że działanie i te podwyższone temperatury, i ultrafioletu, który do nas dociera w tej chwili w ilościach ponadnormatywnych, działają na nas bardzo negatywnie i na oddziałach szpitalnych już czuje się to, że pojawiają się ludzie, czy chorzy, czy starsi, którzy są niestety ofiarami tegoż tej sytuacji klimatycznej. Natomiast jest to sytuacja taka dość specyficzna, gdzie my zapominamy o tym, że my musimy uzupełniać płyny, bo właśnie to jest podstawa. Życie wyszło z wody, więc my jesteśmy zależni od wody. Ile tych płynów, panie doktorze, dziennie powinniśmy przyjmować? Co najmniej, to jak chodzi dla dorosłego człowieka, a mężczyzny, około 2,5 litra dodatkowo, i to podkreślam, dodatkowo, natomiast jak chodzi o kobiety, to jest przynajmniej ze 2 litry. Dlatego że my tracimy w tej chwili, proszę zobaczyć, spoty. To jest eliminacja naturalna, ochrona człowieka przed nadmiarem ciepła, bo płyny pochłaniając ciepło parują, natomiast one uciekają z naszego organizmu i my musimy o tym pamiętać, że podstawą, i to podkreślam jeszcze raz, podstawą w naszej sytuacji jest uzupełnianie płynów. I to jest o tyle ważne, zwłaszcza jak chodzi o osoby starsze, że ośrodek pragnienia z biegiem czasu ulega wyczerpaniu. On się po prostu wyłącza. Możemy to znaczy, być że bardzo... im jesteśmy starsi, tym mniej nam chce się pić? Tak. I to jest właśnie ten problem. Do szpitala, czy na izby przyjęć, czy w inne miejsca trafiają pacjenci przede wszystkim odwodnieni. Proszę sobie zdać sprawę z tego, że przeszło 80% pacjentów jest odwodnionych i oni przychodzą z odwodnienia, bo proszę, to co już niejednokrotnie podkreślałem, rodziny mówią, daliśmy babci, daliśmy babci, prawda, a ta woda stoi, prawda, ten kubek czy tam coś innego. Jeszcze gorzej jest osobami niedołężnymi, które same się nie napiją. I tu jest apel do wszystkich, żebyśmy nie zapominali o tym, że to, żeśmy dali tej osobie... Nie znaczy, że ta osoba wypiła. To nie znaczy, że ta osoba wypiła. I my musimy w tej chwili wszyscy pamiętać o tym uzupełnianiu, natomiast zwłaszcza osoby starsze, osoby chore, osoby, które biorą leki odwadniające na nadciśnienie czy niewydolność krążenia, bo proszę zobaczyć, leki zostaną przyjęte, działają, płynów nie ma, prawda? Ponieważ brakuje nam w organizmie przez 2-3 dni, prawda, wyparujemy to raz i wypocimy się, to druga sprawa, jeszcze wydychamy parę wodną tak samo, a w organizmie brakuje, więc to jest taki element i taki moment, gdzie ten szeroki apel do wszystkich, ale to podkreślam do wszystkich, że my musimy te płyny uzupełniać. My nie możemy o tym zapominać, że to, że nam się nie chce pić, to nie znaczy, że w organizmie nie ma niedoborów płynów. Panie doktorze, woda to jedno, a jeśli chodzi o jedzenie, wiadomo, że im cieplej, tym mniej nam się chce jeść, ale o jedzeniu też absolutnie w takich temperaturach nie możemy zapominać. Tak, ale oprócz jedzenia, im jest ono lżejsze, to tym jest, prawda, lepiej dla naszego organizmu. Natomiast innych rzeczy jeszcze, które my codziennie robimy, część z nas przynajmniej,
kawa czy herbata, prawda? To jest słynna kawa, nawykowo pijemy kawę czy herbaty, a to odwadnia nasz organizm. No właśnie, to nie jest tak. Wypijemy 10 filiżanek kawy, to wcale nie znaczy, że to będzie jeszcze gorzej. Porównać do wody mineralnej. To będzie jeszcze gorzej, dlatego że zawarta kofeina czy inne związki prawda, chemiczne powodują to, że my zwiększamy wydalanie wody. Ja tu chciałem anegdotycznie opowiedzieć taką sytuację, jak jeżdżę często do Krakowa i jak wracałem, podkreślam, to ta Kołobrzeska już zaczęło mi się robić słodko, słabo, parokrotnie musiałem stanąć na tej zatoczce, którą wszyscy znamy i spać mi się chciało. I potem sobie uświadomiłem, że przecież przez te pół dnia ja nie piłem wody. I od czasu, jak wożę litr, dwa, niejednokrotnie, butelki z wodą, jakąkolwiek, to nie musi być woda mineralna, tutaj podkreślam, ten problem się skończył. Więc to jest niezwykle ważne. I o tych sytuacjach, co my słyszymy i słyszeć będziemy, wypadki, prawda, czy inne zdarzenia, są spowodowane między innymi tym, że mamy włączoną klimatyzację, która pochłania naszą wodę, wydala ją na zewnątrz, a nasz organizm na tym traci. Badania pokazują, że przez cały dzień używając klimatyzacji, jadąc samochodem, musimy do 4 do 5 litrów wody uzupełnić naszego organizmu i to nie są żarty. Proszę zwrócić. Myślę, że mało który kierowca o tym wie. To jest to, że my o tym po prostu zapominamy. Wszyscy liczą na to pragnienie, a to pragnienie się nie włączy. U większości ludzi będziemy mieć suche usta, będziemy, prawda, mieć problemy z artykułowaniem, będziemy mieć problemy, prawda, że oczy nasze nie będą, nie będzie nam się chciało chodzić do toalety, prawda? To jest sygnał organizmu, że mamy niedobór wody i to jest życiowo ważne, bo bardzo dużo sytuacji medycznych, bardzo sytuacji drogowych można uniknąć przez to, że będziemy po prostu pić wodę. Większość z nas o tym pamięta, natomiast nie wszyscy i my musimy o tym wiedzieć, że to jest nasz ratunek i nasze działanie przeciwko tej sytuacji, jakby nie było nienaturalnej. Z tym, że muszę powiedzieć, te temperatury owszem są wysokie, natomiast do tych afrykańskich temperatur to nam jeszcze trochę brakuje, bo to, że my mamy w dzień gorąco, ale w nocy jest chłodno i dopiero w sytuacji, jak się w nocy zacznie robić gorąco, będziemy mieli 29, prawda, to 30. To wtedy będziemy mogli mówić o tropikach. Bo nie ma tego relaksacji, tej relaksacji wieczornej, tylko mamy sytuację, gdzie nagrzeją się nam ściany, nagrzeją się nam ulice i tu się zacznie problem. Panie doktorze, jak rozpoznać objawy udaru u siebie i u innych, żeby nie przejść absolutnie obok tego? Ale my mówimy o udarze cieplnym w tej chwili, ponieważ nie mówimy o tym udarze neurologicznie. Zaczyna nam się robić słabo, boli nas głowa, czujemy się nieswojo. Ja przerobiłem to jeden raz na sobie w Egipcie, gdzie to było krótko, to było bodajże pół godziny, gdzie chodziłem po plaży, po takim jakimś molo, tylko w sam strój kąpielowym i wracam i czuję, że coś jest nie tak. Mimo, że miałem obsłoniętą głowę i tutaj natychmiast zadziałałem, przede wszystkim to są zimne płyny, przede wszystkim przeniesienie danej osoby, prawda, w zależności od sceny, albo przejście do zimnego, albo zimnego pomieszczenia, schładzanie głowy ręcznikiem, prawda, czy jakimś innym źródłem, prawda, tej wilgotnej wody, dlatego że musimy obniżyć swoją temperaturę, to raz, dostarczanie przede wszystkim płynów, czy już w sytuacjach poważniejszych trzeba się zgłosić do lekarza. Natomiast tu musimy pamiętać, że te zaburzenia świadomości, zaburzenia koncentracji występujące w trakcie takich upałów, jak jest w tej chwili, to może być pierwszy sygnał udaru cieplnego. I dotyczy to szczególnie właśnie pracowników, którzy pracują na zewnątrz, dzieci, które się bawią czy przebywają na otwartej przestrzeni bez osłonięcia, prawda, głowy czy osłonięcia ciała. I to jest ten sygnał i to jest ta uwaga taka, że to zaczyna nas docierać. Ja obserwuję część budów. Na tych budowach ci pracownicy jeszcze pracują, natomiast poprzednim razem, jak mieliśmy tych kilka dni temu, te 34, 36 stopni, tych pracowników nie było i to był bardzo dobry sygnał, że pracodawcy pamiętają o tym. Natomiast tu patrząc, idąc do państwa w tej chwili, widziałem, że ci ludzie na tym dachu sobie tam siedzą, są bez koszuli, bez czapek. To jest ten, prawda, sytuacja bardzo niebezpieczna, bardzo groźna, dlatego że tutaj może raz, że dojść do udaru cieplnego, dwa, że do utraty przytomności na tej wysokości, a to są pracownicy pracujący na dużych wysokościach.
Bardzo niebezpieczne jest też wskakiwanie do wody w momencie, kiedy mamy nagrzany organizm. Leżymy sobie na plaży, wypoczywamy nad wodą. Wiadomo, że ta pogoda, z którą mamy do czynienia, bardzo temu sprzyja. Co się dzieje z organizmem, kiedy wystawiamy go na tego rodzaju szok? Kiedy wchodzimy do wody, nie pozwalając swojemu ciału się przyzwyczaić do zmiany temperatury. To jest to, jak pani powiedziała, że ten szok termiczny, dlatego że ta woda z reguły ma tych 20 kilka stopni, natomiast nasza temperatura jest dużo większa i nasze naczynia skórne przede wszystkim są bardzo poszerzone i wskakując nagle do wody, jakby nie było chłodnej, bo nasza woda z reguły jest chłodna, dochodzi do tego szoku termicznego, u osób starszych może dojść do zaburzeń krążenia, zaburzeń pracy serca w skrajnych sytuacjach, do zatrzymania. Natomiast tym musimy pamiętać o tym, że część tych wypadków, które się dzieją nad wodą, ja nie mówię to z udziałem alkoholu, jeszcze to może dochodzić do tego, że te osoby słabną z powodu tego, że dochodzi do nagłego, prawda, zaburzeń regulacji przepływu krwi w organizmie naszym. Czyli do wody wchodzimy powoli, pozwalamy ciału się do tego przyzwyczaić, do tych zmian temperatur i wtedy... Ale zawsze, my musimy zawsze pamiętać o tym, że nie tylko wtedy, jak jest gorąco, dlatego, że ta różnica, która występuje między temperaturą naszego ciała, a temperaturą wody, bo ona jest zawsze, prawda, wiemy o tym, że jak się wchodzi do gorącej wody, czy ta woda, jak ma nawet 30 parę stopni, już jest tą wodą ciepłą i tego problemu nie ma, natomiast nasze wody są z natury chłodniejsze, prawda, rzadko osiągają te 20 parę stopni i ten problem się zaczyna. Także to dotyczy w każdej sytuacji, natomiast tej sytuacji, jak jest gorąco, w szczególności. Zapytam jeszcze o jedno. Mam nadzieję, że takie sytuacje zdarzają się coraz rzadziej, bo coraz częściej choćby kampanie społeczne ukazujące ten problem pojawiają się wszędzie wokół nas, ale pewnie jeszcze do takich sytuacji, gdzie niegdzie dochodzi. Matka, ojciec zostawiający dziecko w samochodzie w upale, wybierający się do znajomych na teoretycznie szybkie zakupy. Co się dzieje z takim dzieckiem, które zostanie w samochodzie? Proszę Państwa, to jest sytuacja kompletnej bezmyślności. To te akcje społeczne są zawsze. Natomiast bardzo ciekawy filmik oglądałem kilka dni temu, gdzie pewien lekarz pokazywał, kręcił ten film w samochodzie, postawił samochód na otwartej przestrzeni i w przeciągu bodajże 20 czy 15 minut w samochodzie było 45 stopni. On był przygotowany, samochód był otwarty i w sensie tym, że mógł wyjść w każdej chwili i po pół godzinie tam było 50 stopni. Proszę zwrócić uwagę, te z reguły, te wszystkie, mamy tak zwany efekt cieplarniany, czyli ta energia wpada nam do samochodu, ale z niego nie wychodzi, to jest raz. Z reguły większość tapicerek jest czarna, to jest następny element. Następna sprawa to jest, ta samochód jest, prawda, wiadomo, że jest z blachy, no to się podnosi. I mamy taką specyficzny piekarnik do tego. I po krótkim czasie, bo to jest krótki czas, czy to dzieci, czy to, prawda, zwierzęta, bo to trzeba też przede wszystkim podkreślić o tym rozsądku. Może dojść do utraty przytomności i do śmierci, więc to nie jest tak, że my tutaj mamy jakąś nadzwyczajną sytuację. I tu jest apel do wszystkich, że nie zapominać, czy jest gorąco, że ten samochód nagrzeje się w przeciągu bodajże 15 czy 20 minut, w środku jest 50 stopni, także to nie są to żarty, nasz organizm do tego nie jest przyzwyczajony, a takie dziecko początkowo jeszcze może zareagować, może płakać, czy prawda, być niespokojne, natomiast ale w końcu potem opadnie z sił. Opada, to nie, że opada z sił, ale ono po prostu traci te siły, traci możliwość samoobrony, to samo jest zwierzęta i to samo jest z każdą istotą żywą, więc tu musimy o tym pamiętać, że ten rozsądek, no to jest przede wszystkim. Natomiast jaka jest reakcja? To, co podają w tej chwili w różnych mediach, zrobić zdjęcie, nakręcić filmik, zawołać policję, wybić okno, dlatego że my musimy mieć to uzasadnienie, dlaczegośmy to zrobili. Dlatego że ciężko jest na kogoś czekać, prawda? A może ktoś przyjdzie, bo nawet przyjdzie. Musimy reagować. Musimy na to reagować i my musimy na to pamiętać. I proszę sobie zwrócić uwagę w swoich samochodach czy w innych miejscach, że w krótkim czasie, w krótkim, i to jest 15-20 minut, temperatura robi się 50-60 stopni i niektóre rzeczy się, nawet pozostawione w samochodzie, się po prostu ulegają zniszczeniu, a nie mówiąc o kruchym życiu ludzkim.
Czyli rada na wakacje, rozsądek zabieramy ze sobą i kilka litrów wody. To wakacje wakacjami, natomiast w pracy też musimy pamiętać, że pracodawcy mają obowiązek zapewnić nam wodę i to nieograniczoną ilość wody. To jest, przepraszam, jedna sprawa w pracy, druga sprawa skracanie czasu pracy, to co słyszymy w tej chwili. Dlaczego? Dlatego, że większość naszych zakładów pracy nie ma klimatyzacji, czy większość domów, no bo trudno kupować klimatyzację na tydzień, dwa, czy takich upałów. A już tak kończąc, nie zapominajmy o naszych czworonożnych przyjacielach i o ptakach, prawda, że wystawiać wszędzie, gdzie się tylko da, te miski z wodą, uzupełnianie tych misek z wodą, gdzie, żeby one miały szansę i miały gdzie się napić. To samo jest z ptakami. Proszę zobaczyć, jak one czy zieją, dlatego że mało kto z nas wie, że pies czy kot się nie poci, więc to jest podstawa tego, a on ten język wystawia po tym, żeby, prawda, eliminować to ciepło z organizmu, więc przede wszystkim dawanie naszym pupilom, prawda, tak samo źródła wody, żeby mogły w tych trudnych czasie uzupełniać swoje niedobory płynów. Doktor Andrzej Wugiel, doktor nauk medycznych, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, miłych wakacji życzę. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.